Kolejny odcinek z cyklu GTA Trilogy Definitive Edition, gdzie staramy się zdobyć, słuchajcie, czołg. Dodam, warto zaznaczyć, że, słuchajcie, udało mi się ukończyć misję policjanta na 21 poziomie, także teraz robię tutaj rozwałkę za pomocą M4 i niestety skończyły mi się już wyrzutnie rakiet. No i generalnie o co chodzi? Garaż mam pusty i chcę tutaj po prostu sprowadzić czołg, nie? O, kuźwa. Jadę tu. Już bym je, kuźwa. O, wy. No tutaj jakby konkretna broń to jest konkretna amunicja. To nie będzie pasowało do M4 chyba ten rodzaj amunicji, nie? Raczej nie. Dobra, trzy magazynki. Jeden, dwa i trzy. W dalszym ciągu nie ma, kurde, wojska, nie? Czajcie motyw. Dlatego w GTA Vice City wprowadzili coś takiego jak kucanie, które zwiększałoby celność, bo... Tyle śmigłowców, że bym rozwalił i jeszcze nic, nie? I wojska mnie nadal nie ściga. W ogóle, czy będzie... W ogóle mnie ścigać? To jest garażek. Czekajcie, chyba... Jak coś, to od razu się będę kitrał za tym murem, nie? Żeby mnie nie przejechali. Może tak ze snajperki pozdejmywać paru tych... Przychodniów, czekajcie. O, kuźwa, jadę, dobra. M4 w łapę. Oby. Dobra, czekajcie tylko, żeby się nie zjarać. Właśnie. Kamizelka mi trochę spadła, ale dobra. Czekaj, stoję, czego wy chcecie? Dobra. Teraz. Dobra, może nie będę mu tak stał pod tym, bo... O, kuźwa! Get out! Jasny gwint. Wiecie co? Mało optymistycznie to widzę. Bardzo mało optymistycznie. Już kończą mi się Serious Weapon, cholera. Nie wszystko fajnie, jestem fajnie otoczony samochodami. Ale... Nie, czekajcie, kurde. Może po zapisie gry się tutaj pojawią te apteczki i tak dalej. Ja. Na szczęście tak, dobra. Mamy apteczkę. No, czyli dobra, po zapisie gry generalnie się tutaj to będzie nam respiło. Ale kuźwa, no, że jeszcze mnie nie ścigaje ten, to jest masakr, nie?
O kurde, jadą, jadą, jadą. Dobra. Reload. Dobra, sala. Może oni nie chcą, żeby mnie wojsko ścigało, bo sobie kurde pomyślam, że jak ten człowiek dorwie czołg, to co wtedy będzie? Dobra, jeden helikopter down. No będę sobie musiał kupić jakiś serious weapon tam u Phila później. M4 i ten, i chyba już na max amunicję nawet, bo... Może nie, no bo do końca wątku fabularnego jest też kasa potrzebna, a nie wiem ile tam wynosił ten okup za... tamtą, nie? Gdzie tu jest za... O, chyba, czekajcie, chyba tam jechali. I w dalszym ciągu, słuchajcie, nic nie. Ale mnie on nie ściga wojsko. What the fuck? Tylko właśnie, troszeczkę spieprzyłem z tym Banshee. Bo mógłbym sobie pojechać do tego. Kupić jakiś serious weapon, ale... No i to będzie problem. Czekajcie. A dobra, zapiszę sobie gierkę. No nic, będziemy próbować. Dobra, nadal jest wanted level. Cały czas. Teraz kurde. Boję się troszeczkę wychodzić tutaj kurde na ten. Jeszcze jeden. No dawać mi już kurde te wojsko, ej. Po takim czasie dawno mnie powinni gonić. No, jadam. Nie wojsko, ale... FBI. Drodzy. I kolejni. Już pełna salwa. Kurde, naprawdę boję się wyjść tam na ten... na miasto. No, co jest, dawać.
to jakoś, słuchajcie, fabularnie ten... Po prostu muszę przejść jakiś wątek w fabule, żeby mi wojsko zaczęło ścigać. Kurde, no bez przesady, no tyle helikopterów zniszczyć, tyle aut i... No i właśnie. W ogóle nie wiem, czy nawet strzelam w ten. Shit. Szybko do karetki! I trzeba jechać na północ. Tutaj. Phil to dobry ziomek, mam nadzieję, że mi pomoże. W tej trudnej sytuacji. Przynajmniej w zakresie oręża, bo kurde, już skończył mi się tutaj ten... O. Tylko wiecie co, ja się boję, że ten ambulans mi się na bok wywali. Jak wiecie, nie prowadzi się to jakoś zbyt dobrze. Wow. Dawaj to auto. Holy shit! Fuck. Nie, to już generalnie, powiem wam, jest po mnie, nie? No. Ale chyba po wczytaniu gry będzie wanted level, nie? Cały czas. Bo to jest niemożliwe, żeby, kurde, po tylu tych... mnie wojsko nie ścigało, no to jest po prostu, no, niemożliwe, nie? Nie, nie mam wanted levela. Czyli... Dobra, wiecie co? Może faktycznie skupię się na fabule. Bo tak naprawdę ten czołg byłby mi potrzebny... ...tylko do tej jednej misji, ale dobra. Dlatego słuchajcie, tutaj sobie zakończymy na razie odcinek. I słuchajcie... albo dobra, nie no, kontynuujemy. Na dół. Jadę po prostu, zajmę się wątkiem fabularnym, nie? Jednak. Póki co, bo... I przed misją, w której będę musiał tego typa dostarczyć na lotnisko, wtedy dopiero będę próbował ten czołg zdobyć. Ale przynajmniej po wysadzaliśmy parę samochodów, co jest na plus, nie? Bo to do achievementa się wlicza, nie? Tylko właśnie, nie mogę się wozić takimi złomami. Tylko muszę już czymś, kurde, konkretniejszym się wozić. Będzie jakaś misja na czas, czy coś, no to... Bo wiem, że ten Donald Love miał trochę takie, kurde, te misje... niezbyt łatwe. Poczekajcie, nim zaczniemy, słuchajcie, ja tylko sobie wezmę łyk. Mother of God!
Okej, zaczynamy. Wyzwoliciel. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. No i tutaj właśnie przydałaby się fura kartelu kolumbijskiego. Cześć Hetman, witam. I co? Generalnie tak. Jeśli chodzi o tytuł live'a, odpowiadam, czołgu nie udało się zdobyć. Call of the Wild? Chyba nie. Ale nie grywam w takie, w tego typu tytuły. Właśnie, i co tam było? Słuchajcie, czekajcie, podsumowanie. Zwędź samochód gangu kolumbijskiego, żeby zinfiltrować ich kryjówkę, no właśnie. No i miałem właśnie samochód tych Kolumbijczyków, ale... Chciałem zrobić miejsce na czołg, czołgu nie udało się zdobyć. No i nie mam teraz żadnego auta. No dodam sobie, jak ten, to... sobie z pewnością dodam. Także czołgu nie mamy, a już rozwaliłem tyle śmigłowców, tyle wozów FBI, że już dawno powinno mi ścigać wojsko. To nie wiem, czemu mnie nie ścigało. Czy to jest jakoś uzasadnione, nie wiem, w sposób, że muszę przejść fabułę tam do jakiegoś momentu, czy... To jest niemożliwe, żeby po takim czasie i po takiej rozwałce mnie wojsko nie ścigało, nie? Chyba tutaj na terenie tej budowy, nie? O, jest, są nawet te auta, dobra. To jest Bobcat, a tu jest... właśnie... wóz kartelu, dobra. Chyba to jest starego gentlemana z Dalekiego Wschodu. Dobra, tutaj trzeba sobie tak wszystkich pozdejmować. Brama tworzy się wyłącznie przed samochodem gangu kolumbijskiego. I sobie tak na spokojnie tutaj ten. Boom, headshot. Tutaj też jest Kolumbijczyk. Boom, headshot. Boom, headshot. Boom, headshot. Brama tworzy się wyłącznie przed samochodem gangu kolumbijskiego. Stary gentleman z Dalekiego Wschodu musi być w jednym z tych garaży. W której pewnie są jacyś Kolumbijczycy też. Ale dobra. Boom headshot. Boom headshot. Tam jest fura. I tutaj na pewno będzie nie starszy pan, a jakiś Kolumbijczyk. Dobra, tutaj żadnych garaży. Na razie ten. Dobra, to się nie otwiera, to się... Ja pierdzielę. Jest i starszy pan. Dobra. Zabierz starego gentlemana z Dalekiego Wschodu do budynku Donalda Lowa. Dolana, dobra. Wsiadaj, starszy panie. Teraz to będzie odpowiednie muze do ucieczki, nie? No to dobrze, jeżeli gierka wciąga. Mnie na przykład wciągło GTA, nie? Teraz. Trylogia. Chcę już przejść GTA 3, bo jestem ciekaw po prostu tego Vice City, nie?
wszystkie te gry sobie zrobić, kurde, na platynę na 100% i ze wszystkimi achievami. Żadni Kolumbijczycy mnie nie ścigają, także to jest plus. Od razu po tej misji sobie zapiszę też grę, żeby nie było. Teraz chodzi się o to, żebyście nie musieli oglądać później tej samej cutscenki po raz kolejny, nie? Zawsze robiłem jakiś taki ciąg misji, było niepowodzenie i stwierdziłem, nie, tak być nie może. Wczytaj grę i... I zaś wszystko od nowa, nie? Dobra. Może ja sobie na razie ten wóz z tego kartelu skitram do garażu, bo... Nie wiem, czy się jeszcze w jakiejś misji nie przyda. W ogóle pierwsze co, to ja sobie pojadę po broń. Też. Nie mam ani M4, ani kurde bazuki, a to jest naprawdę bardzo potrzebne. Już do mnie Jamajczycy, kurde, strzelają. W ogóle bym jeszcze te bankowozy musiał, te wozy pancerne dostarczyć do tych doków. Co prawda dostaje się tylko za nie 5000, ale... Ale tam chyba max 3 wystarczyło dostarczyć, nie? Tylko że nic z tego nie ma, poza pieniędzmi. Żadnych achievementów nie jest, to też wymagane na 100% gry. M4 chyba... Ja, M4 jeszcze mam, ale właśnie wyrzutni rakiet nie. Ale no dobra, i tak sobie muszę pokupywać tej amunicji trochę, bo kurde, no. Pieniędzy mam w cholerę, więc trzeba to wykorzystać, nie? Gotówka raczej nie jest trudna w tej grze zdobyć. Tym bardziej, że wystarczy zderzać się samymi samochodami i gotówka wpada. Jeszcze pozostał ten bonus z GTA 2, nie? Każda stłuczka to jeszcze ten, nie? Nie wiem, może z 50 tych bazuki? Tam była stówę. Kuźwa, nie wiem. No. Tak, żeby mi zostało jeszcze z te 2 miliony. Wyżej. Coś około właśnie. Właściwie to po co, kurde, kupuję tego shotguna za 1500? Przecież ja go mam przy kryjówce też. A tam, kurde, dobra, kij z tym. Dobra, ile mam tej bazuki? 80. No to myślę, że tak stówkę sobie kupimy. Albo żeby było już... Dobra, jak już będę miał w M4... 9999 tych, to zaprzestanę już kupywania tych. Dobra, to już jest to ammo. Która godzina, słuchajcie? 15:20. Ja myślę, że tak coś w okolicach 16 sobie przerwę zrobię. Przypomnę, słuchajcie, że dzisiaj live tylko 4 godziny, z uwagi na to, że mam na nockę na 20. Jutro live też, bo od godziny 14 też do godziny 18, tak jak dzisiaj. No i dopiero będę musiał jeszcze rozpisać później grafik na grudzień. Ale wydaje mi się, że pod względem live'ów w grudzień będzie bardzo optymistyczne, dlatego że mam same nocki od na 22 dopiero, więc myślę, że z rańca, kurde, to sobie tej sporo porobimy, nie? Postreamujemy i tak dalej.
Dobra, myślę, że jeszcze raz. Albo z dwa. Dobra, ile jest tego rocket launchera tutaj? 145, pięknie. Sto sześćdziesiąt pięć, albo dobra, dawaj, dajemy z 200. Czyli tak, jeśli chodzi o M4, to 10 tysięcy, właśnie, bo tu widać tę ilość amunicji, nie? 1758, wejdę sobie jeszcze ten. No, czyli zwiększa się ammo cały czas. Tutaj już nam więcej nie pokaże niż te 9000 ten, ale tutaj ciągle ta amunicja się zwiększa. Jakby w ogóle nie ma tutaj limitu, nie? Dobra, to jeszcze zrobię tak, żeby było tam z 200 tej. To niech mi przynajmniej ten milion zostanie. I pojedziemy sobie gierkę zapisać. Dobra, 195. Jeszcze raz. Dobra, 200. Tak, podsumowanie. Ilości amunicji w broniach. Pistolet. Mikro SMG. AK-47. M16. A czyli to nie jest M4, tylko M16. Strzelba, karbin snajperski, bez broni, wyrzutnia rakiet, kij baseballowy, koktajl Molotowa, granaty. Wolę się poruszać po mieście właśnie też z jakąś giwerą. A dobra, skoro już się zrespiły, to je jeszcze wezmę. A co? Dobra, teraz słuchajcie, jedziemy do zapisu i na tym sobie zakończymy odcinek. Tutaj brama się sprzedana będzie otwierała zawsze. Czołgu nie ma. Kurde, ale typ przy kasie. Czekajcie, nie, no to... To weźmiemy. Dobra, także tutaj bierzemy też wszystkie te giwery. Tej łapówek nie potrzebujemy. Narkotyków też nie. No bo tego bullet time'a. Dokończyć dzieło. Okej. Okay. Gierka zapisana i tu sobie, słuchajcie, zakończymy odcinek i widzimy się, no dosłownie zaraz. Na Twitchu. W kolejnym odcinku na YouTubie.